Czy wiemy, ilu dzisiaj motocyklistów przybyło na Jasną Górę? No jest to na pewno około 50 tysięcy. To jest 50 tysięcy, o dużo, dużo więcej niż kiedykolwiek. Może między 40 a 50 tysięcy i tu nie będzie błędu matematycznego. Który to już sezon za panem? I pani co od początku, jak jest, jak tylko powstały te msze, także no tutaj dojeżdżam co rok. Teraz byłem w Watykanie też, jeszcze jedziemy raz 18 czerwca. Także normalnie jeździmy. Zawsze ta sama intencja połączona z pasją do motocykli, z jazdą? Zawsze tak, tak. Zawsze jest to połączone właśnie pasja motocykle, a no Bóg jako Bóg, wiara, wszystko także. Czy dla każdego motocyklisty jest to najważniejszy punkt rozpoczynający sezon? Tak, spotykamy się tutaj praktycznie co roku i jest to dla nas, powiedzmy, takie motto, żeby przyjechać tutaj, spotkać się ze znajomymi, spotkać się z tymi wszystkimi właśnie tutaj, których łączy ta sama pasja, czyli motocykle. I tak jak u nas w Bełchatowie jest rozpoczęcie, które gromadzi nas bełchatowian, tak tutaj Jasna Góra gromadzi wszystkich motocyklistów z całej Polski, również i z Europy, bo są też koledzy z zagranicy. Przede wszystkim zależy nam na tym, by tyle, ile wyjazdów, tyle powrotów było. Byśmy wszyscy cało dojeżdżali do domu, mamy do kogo wracać, byśmy wszyscy bez szwanku skończyli ten sezon. Przyjechaliśmy z małej miejscowości, z Woli Ryczowskiej, spod Skawiny. Ile to kilometrów? 150 kilometrów mamy tutaj. I po co przyjechaliście? A przyjechaliśmy rozpocząć sezon i żeby prosić, żeby sezon zakończyć. Skąd pan przyjechał? A ze Skawiny. To ile to kilometrów? 170. W jakiej konkretnej intencji pan tutaj przyjechał? W intencji? No, rozpoczęcia sezonu optymalnej, szczęśliwego i z Bożym błogosławieństwem, żeby nam się wszystkim dobrze ten sezon zaczął i skończył. Jakaś taka najniebezpieczniejsza sytuacja, jaka cię spotkała na drodze? Wypadek motocrossem ze zderzeniem samochodem osobowym. Skąd jesteście? Z Pabianic? Przyjechaliśmy z Pabianic. Dobrze, przyjechaliście na Jasną Górę się pomodlić i co jeszcze? Pomodlić się, przyjechać na ten szczytny cel i spotkać się z tymi osobami, którzy też mają taką samą pasję jak my. To jest cudowne przyjechać tutaj i zobaczyć tyle osób, którzy mają takie same zainteresowania i dzielą tą samą pasję. Od ilu sezonów jeździcie? Takich pełnych sezonów? Trzech. No bo tak to wcześniej jakieś mniejsze pojemności, ale to nie było to samo. Ja jestem pierwszy raz ze swoim chłopakiem. Skąd pan przyjechał? Z Kielc. Proszę bardzo, w jakim celu? Na rozpoczęcie sezonu motocyklowego, a przede wszystkim na tą mszę, która tutaj się odbyła, prawda? Od ilu sezonów pan jeździ? 6 sezonów. Ty? Skąd państwo przyjechaliście? Somalii. Czyli Sosnowca, nie? Tu kolega Sosnowca. Jest dalszy, stąd proszę tu. Poznania. Z Poznania. Drodzy panowie, jak już panowie macie pojazdy poświęcone, czyli można już jechać w drogę? Miało, tylko nawijać kilometry, jak to się mówi, i ciągnąć do przodu. Czego można panom życzyć? Zdrowia przede wszystkim, bo to nie i zawsze. Szerokości. I szerokości. I bezpieczne. Bezpieczne, tak. No i żeby tam na paliwko było parę groszy. Tu z tego miejsca, z Jasnej Góry, chcielibyśmy serdecznie pozdrowić wszystkich użytkowników drogi, wszystkich motocyklistów, wszystkich kierujących samochodami, zarówno z całej Polski, jak i przede wszystkim z Bełchatowa, wszystkie grupy, które Bełchatowie się utworzyli i tak super pielęgnują tą pasję, jaką są motocykle.